Siemaneczko wszystkim, tu Bany Karli i witam was w pierwszym odcineczku z nowego wyzwania na moim kanale, czyli Bachelor, Bachelorette Challenge. Po polsku jest to wyzwanie kawalera, singielki, tak to się tłumaczy. Z tego co chyba widziałam, nie było tego tłumaczenia na polski, chociaż mogę się mylić. Tak jest, przed wami simka, którą możecie kojarzyć, ponieważ ja ją zrobiłam jako Barbie. Tak jest, gdy wyszedł ten film. W tym wyzwaniu ma ona na imię Noel Flores i będzie szukać kandydata na męża pośród 7 simów. No i zobaczymy, co tu wyjdzie. A teraz chciałabym was zaprosić do kasa, gdzie poznacie naszych kandydatów. Jesteśmy w kasie i myślę, że zanim przejdziemy do naszych tutaj 7 panów, najpierw pokażę wam Noel. Tak się prezentuje jej pierwszy strój dzienny, drugi. To jest właśnie z tego filmu Barbie i pewnie już go widzieliście, jak robiłam Speeda w kasie. Tak jest, zostawiłam go, bo on jest po prostu cudowny. Tak mi się podoba ten taki w chmurki, trochę taki marzycielski, wiecie, w ogóle. Czwarty, no taki trochę lata chyba 90, 2000. Myślę, że całkiem do niej pasuje. I piąty, tak jest, to jest suknia Jennifer Lopez Versace i tak sobie pomyślałam, że będzie idealnie tutaj, że tak powiem, pasować. Oficjalny to jest taki, który będziemy, że tak powiem, ubierać na eliminację, tak jest, bo tu są eliminacje, gdzie będziemy się, że tak powiem, pozbywać jednego kandydata i ja na razie mam jeden strój, ale przy każdych będzie kolejny następny. Na razie nie miałam wenet, co, jaki następny jej dać, więc no zobaczymy. Tutaj mamy do ćwiczenia, może będziemy gdzieś ćwiczyć, jakaś randeczka będzie w gymie czy coś takiego. Do spania ma 3 raz, 2 i 3. Na imprezę 1, także jak będziemy chodzić na randki, to ja także będę jej zmieniać według upodobania. Zobaczymy. Na razie naprawdę na nic nie mogłam się zdecydować kompletnie. Także zobaczymy. Tutaj ma na dopływania pierwszy. Drugi z takimi okularkami i ze strojem w arbuzy i trzeci, tak jest, tak się właśnie prezentuje. Ja na ciepłą pogodę i na zimną jej nie robiłam, ponieważ tutaj będzie lato i ustawiam na życie długie. Będzie tylko z jakichś 9-10 odcineczków, także no nie są one potrzebne. Ona ma takie ubranka, że wiecie, że ona normalnie może w nich śmigać latem. Jak widzicie, jest ona, szuka pokrewnej duszy, tak jest. Jest, lubi tańczyć, jest romantyczką i jest zazdrosna, tak jest. Także zobaczymy, co z tego wyniknie. Może teraz przejdziemy do naszych kandydatów. Zrobiłam tutaj tylko jednego sima, resztę wzięłam z galerii tych najpopularniejszych. Dlaczego? Ponieważ gdybym zrobiła każdego sima, to on by wyglądał tak samo. To od razu by było widać, że to jest, że tak powiem, moja ręka i w ogóle. I no ja chciałam jakiegoś urozmaicenia, tak? Także może zaczniemy od pierwszego. Tak jest. Jest to Jaden McDowell i jest on kowbojem, pochodzi z tego miasta, z rancha, nie pamiętam jak ono ma na imię. I właśnie on jest rancherem, ale ma cringe'owy humor i w ogóle to jest jego pierwszy strój dzienny. Tak jest. I drugi, jak widzicie, właśnie on nosi kowbojki, różne takie jeansowe rzeczy. Szczerze powiedziawszy, to niektóre ubrania i włosy dałam im z gry.
No bo myślałam, tak sobie patrzę i może oficjalne, czyli w tych będziemy chodzić na randki. Tak jest, to on tak o wygląda. To jest właśnie ten z tego właśnie dodatku Rancho, tak? Tak on się nazywa? Myślę, że tak. Do ćwiczenia, proszę bardzo. Do spania, tak się prezentuje. Na imprezkę, proszę bardzo. Taka kurteczka z futerkiem, wiecie. Klimatycznie, no i do kąpieli, znaczy na basen, wiecie, do pływania. Tak się prezentuje nasz pierwszy kandydat. Drugim jest Ashley Haynes i on jest sportowcem. Jak widzicie, jest schludny, aktywny, no i taki bro, taki kolega, że tak powiem. I tak on się właśnie prezentuje, to jest jego pierwszy dzienniaczek i proszę bardzo drugi, tak jest. On lubi być na siłowni i w ogóle trenować różne sporty, także no, może jakaś rędeczka w gymie będzie. A zgłosi się do tego programu, że tak powiem, bo mu się nudzi. Tak jest. Jak on ma? Jaden się zgłosił, bo szuka drugiej połówki. Tak, zapomniałam mówić, dlaczego oni tutaj przyszli. Tak się oficjalny nam prezentuje, proszę bardzo. Do ćwiczeń, tak się prezentuje. Do spania, proszę bardzo. Nie wiem, czy wszyscy są z gołymi klatami. Nie wiem. Na imprezę, taki na luzie. No i do pływania też, proszę bardzo. Tak jest. I to jest Ashley Haynes właśnie. Następny w kolejce jest Nathan Beck, czyli inwestor, który zgłosił się do programu dlatego, że nie ma czasu szukać miłości, poza tym wszystkie bogate panny go nudzą i może tutaj znajdzie prawdziwą miłość, chociaż bardziej woli pieniądze. Jak widzicie, jest właśnie materialistą, geniuszem, lubi czytać książki i właśnie zależy mu tak bardziej na bogactwie i tym się kieruje w swoim simowym życiu. Tak się prezentuje pierwszy dzienniaczek. Drugi, proszę bardzo, oficjalny, tak jest, sportowy. O, jednak nie wszyscy mają gołą klatę. Proszę, do spania, na imprezę i do pływania, tak jest. Ja na imprezy i te oficjalne będę także im zmieniać przy każdej randce czy imprezce, także don't worry, be happy. Tutaj będzie normalnie pokaz mody, nie? Ta seria to będzie pokaz mody, imprezy i różne inne rzeczy. Zobaczymy jakie. No i przechodzimy do następnego kandydata. Jest to Freddy Springer, który jest no po prostu no, złodziejem, tak? Jak widzicie, no, jest wrogiem publicznym, numer jeden. Jest złodziejem, właśnie kleptomaniakiem, jest trochę taki kubkowaty i clumsy, to jest, nie pamiętam jak się nazywa po polsku, że on się ciągle wywraca i w ogóle, co nie? Taki trochę Rocky. Ten strój to on w ogóle jest z tego kitu gotyckiego, nie pamiętam w ogóle, ale strasznie podobał mi się vibe i myślałam, że tak właśnie będzie do niego pasował. To jest drugi strój właśnie, tak, proszę bardzo. On ma najczęściej właśnie te ubrania z gry, o dziwo całkiem nieźle pasują. Tutaj ma oficjalny, proszę bardzo. Sportowy, tak, on lubi czarny i czerwony, zresztą po tym widać. Do spania, taki on, i też ma tatuaże, także taki typowy Rocky Boy. Poszłam w stereotypy, tak jest, proszę bardzo. I tutaj do spania w takich okularkach eleganckich, tak jest.
Kolejnym w kolejce jest Kylie Kirkland. Tak to się chyba wymawia, przepraszam. I on jest takim influencerem, poszukuje, że tak powiem, popularności, dlatego tutaj się zgłosił. Jak widzicie, chce być celebrytą. Jest romantykiem oczywiście, nie chce się wiązać z nikim, no i lubi imprezki. I tak to się nam prezentuje właśnie. Pierwszy dzienniaczek, Kyle, tak się chyba wymawia jego imię, tak. Proszę bardzo, drugi. Nie zrobiłam mu oficjalnego, ale fail. Ale dobra, dobra. Popracujemy nad tym. Popracujemy nad tym. O Boże, już jest fail. Ja nie mogę. Ale dobra, to jest do ćwiczenia. Do spania, tak. Właśnie tak się prezentuje. Na imprezkę, proszę bardzo. I do pływania, też ma takie okularki i w ogóle. Tak jest, także to jest celebryta, który chce wykorzystać kogoś i mieć chwilę sławy dla siebie. Kolejny to Tanaka Valentine. Jest to artysta poszukujący nowej muzy w swoim życiu. Jest malarzem. Lubi sztukę, jest taki, że nie ekstrowertykiem, ale jest też dosyć głośnym simem. I on też ma taki trochę rocky vibe, że tak powiem. To jest pierwszy dzienny i on jest z gry, co nie? Tak mi się spodobał, że, no nie wiem, dla mnie idealnie pasuje. I tutaj ma drugi właśnie, proszę bardzo. Oficjalny, taki ma czerwony garniak, świecący trochę. I on też ma właśnie tatuaż sportowy. Proszę bardzo, będziemy może ćwiczyć. A tutaj jest do spania i ma rozpuszczone włosy. Na imprezę, proszę bardzo. Tak jest. Do pływania. O, tutaj możecie, że tak powiem, w pełni zobaczyć. Fajne te tatuaże w ogóle. Nawet nie wiedziałam, że ja je mam. Tak jest. No i przed wami ostatni kandydat, David Collins, który jest z zawodu kucharzem i chce zostać właśnie najlepszym masterem w tej dziedzinie. Jest perfekcjonistą, jest, że tak powiem, wredny, tak? I lubi jedzenie, tutaj ma aspirację też kuchnia, także tak się prezentuje w pierwszym stroju dziennym i w drugim. Tak, może będzie dla nas gotował, zobaczymy. Tutaj oficjalny, proszę bardzo. Do ćwiczeń, o, tutaj do spania, ma takie tosty, pomyślałam, że będzie do niego to pasować, skoro jest kucharzem, no to wiecie. I tutaj na imprezę, tak, na imprezę, proszę bardzo, elegancko. I do pływania. Oni nie mają właśnie też na ciepłą i na zimną pogodę, no bo te wszystkie rozgrywki będą się dziać latem, tak. I jedyne, co było potrzebne, no to wam już zaprezentowałam. A teraz lecimy do gry. Właśnie się zorientowałam, że nie powiedziałam wam, który sim jest mojego autorstwa, ale wiecie co? Napiszcie mi w komentarzu, jak myślicie, który z nich jest mój. Tak jest. Tako, Noel właśnie stoi przed naszym pięknym domem, ale zanim, że tak powiem, go zobaczymy w pełni, tak, naszą willę, nad którą siedziałam chyba miesiąc. Nie, to jest największy budynek, który zbudowałam. A teraz przejdźmy do zasad tego wyzwania. Stwórz sima simkę, bądź kreatywny, mogą oni być w każdym wieku. Brzydcy, ładni, bogaci, biedni, starzy czy młodzi. Możesz dać im każdą cechę, ale aspiracja musi być romantyk.
nasza Noel właśnie jest romantyczką, bo ona szuka, no powiedzmy, prawdziwej miłości. Wybuduj dom, który będzie miał wystarczająco dużo pokoi dla wszystkich Simów. Simoleony nie są tu najważniejsze, więc możesz używać kodów na pieniądze. Tak, nasza, że tak powiem, rezydencja jest wielka i naprawdę, że tak powiem, sporo kosztowała. Nie tylko Simoleonów, ale mojej cierpliwości i czasu. To jest największa budowla, jaką kiedykolwiek zbudowałam w tej grze. No ale przejdźmy do następnego. Następnie musisz stworzyć 7 kandydatów, kandydatek. Twoim celem jest znaleźć prawdziwą miłość pośród tej grupy zaprezentowanych panów lub pań. Eliminacje są co trzeci dzień, czy trzeci odcinek o 15 czasu simowego. Ja postanowiłam tutaj zrobić w nocy o północy. Tak. W nocy o północy, nie o 3 p.m. Także przed eliminacjami twój sim ma określony limit interakcji z kandydatami. Ten, który będzie miał najmniejszy wskaźnik interakcji, będzie musiał opuścić dom. Kiedy to zrobi, nie możesz mieć z nim dalszego kontaktu. By budować relacje z kandydatami, musisz iść z nimi na randki. Możesz zaplanować grupowe wypady albo z każdym osobno. To zależy już od ciebie. No to będzie pełno randek i ja muszę, że tak powiem, wymyślać, gdzie mamy iść. Twoim celem jest poznanie lepiej danego sima na randkach właśnie. Nie wolno robić randek jedna za drugą z tylko jednym simem. Każdy musi mieć równe szanse. Tak jest, nie możemy mieć faworyta, ale zobaczymy, jak się z nimi zapoznamy. Tak jest. Trzeba wybrać się na osobne randki z kandydatami. Wybierz różne lokacje, takie jak restauracja, spa, park czy lokalny pub. Niech simowie robią rzeczy, które nawzajem sprawiają im przyjemność. Na przykład wyjazd na kemping. Cokolwiek wybierzesz, całowanie jest dozwolone. Możesz jedynie zakończyć randkę, gdy osiągniesz złoto. Wcześniej jest to niedozwolone. Opcja barabara nie jest dozwolona, dopóki dwoje simów o tym nie wspomni. Więc nie ma tutaj cimci rymci. Ale uwaga, zazdrość może zrujnować twoje szanse. Nie staraj się o dziecko, dopóki wyzwanie się nie skończy. No my się tu na pewno nie będziemy starać o dziecko. Wiecie, to nie jest zgodne z tymi zasadami. No i ja nie chcę od razu mieć dziecka, ale jeśli to tak pójdzie, że oni sami z Tentegas, no to będzie koniec. Nie możesz mieć relacji z innymi simami, ale możesz mieć znajomych czy rodzinę i rozmawiać z nimi przez telefon. Gdy zawodnik wejdzie do domu, może dopiero to zrobić, gdy zostanie eliminowany. Chodzi, że wychodzi. Tak jest. Następne to jest, gdy twoja simka sim ma myśli o jednym z kandydatów, możesz zrobić z nim interakcję, nawet romantyczną, bez barabara. Możesz też robić to na randkach. W innym wypadku jest to niedozwolone. Gdy jeden z sigli chce coś zrobić, nieważne co, nie ma tego przywileju. Także no. I to są te właśnie główne zasady. I z tego, co pamiętam, jest tu 18 albo 19 dni. I ja będę robić każdy odcinek 2 dni. Albo jeden dzień. To będzie zależeć od jego, że tak powiem, długości. Dzisiaj zrobię pierwszy i drugi dzień. Czyli w pierwszym, no, witamy w domu. Niech wszyscy się zadomowią, umieść stół do grania w szachy, bar czy inne przedmioty, dzięki którym twój sim przełamie pierwsze lody. Interaktuj się z uczestnikami, będąc przyjaznym. I drugi dzień, to chyba już niedługo będzie,
randka grupowa. Zorganizuj imprezę w lokalnym parku, klubie, pubie, siłowni czy galerii. Celem jest, by rozpoznać intencje simów oraz który z nich jest tu dla miłości. Zaproś wszystkich kandydatów. Tak jest. I myślę, że zrobimy to w dzisiejszym odcinku. I oczywiście te pierwsze są właśnie takie długie, bo to trzeba wszystko przedstawić i w ogóle, ale myślę, że mogę już Wam teraz pokazać dom, naszą rezydencję. Tak się ona prezentuje z przodu i powiem Wam, jak wcześniej wspominałam, jest to największa budowla, jaką kiedykolwiek zbudowałam w tej grze. Jak widzicie, tu mamy nawet limuzynę, właśnie w takim stylu trochę Barbie. Nazwałam go Dollhouse, czyli lalkowy dom. Domek dla lalek, przepraszam. I będzie on dostępny w galerii, tak. Jak sobie tutaj jeszcze popracuję nad nim chyba, albo i nie. Nie, bo on jest cały zrobiony. Nie wiem, czy mogę wejść na tabie, ale spróbujmy. On jest taki wielki, że to zajmie dosyć sporo czasu, ale nie, może nie będę go właśnie na tabie pokazywać, a właśnie w takich częściach. Tu mamy salon, proszę bardzo, tak się prezentuje, mamy pianinko, mamy wielki telewizor, jadalnie, wiecie, w miętowym kolorze, tutaj różową kuchnię, proszę bardzo. Tak ona wygląda. Pierwszą toaletę, to jest pierwsze piętro, parter. Tak, tutaj mamy taki przedpokój, gdzie możemy sobie tą jęgę czy lamę coś tam i grać w szachy i poczytać książki. Tak prezentuje się pierwszy hall. Tutaj mamy takie spa. O, widzę, już dwóch panów tutaj przyszło. Proszę bardzo. I mamy tutaj też łazienkę, żeby oni, jak będą chyba wchodzić do tego jacuzzi, to mogli się wykąpać. Proszę bardzo. No i tutaj mamy właśnie taki do gry, że tak powiem, do rozrywki. Mamy taki mini barek. To są chyba piłkarzyki. Tutaj możemy, że tak powiem, palić bubble shisha, tak to się nazywa? Tak. I ogród, proszę bardzo. Tak się prezentuje nasz dom z tyłu. O, proszę bardzo, piękna pogoda jest, więc mogę się pochwalić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I tutaj mamy barek, mamy grilla, oczywiście basen. Na bogato, tak jest. Tu w tym domu może być taki bałagan, może być w każdym innym stylu pokój, no bo to jest domek dla lalek, tak? I ja nie mogłam wszystkiego robić na pastelach i w ogóle. Chciałam, żeby on był taki inny, dziwny, wiecie. Tutaj jest pierwszy pokój taki, no nie wiem, może taki bardziej dla poszukiwaczy przygód czy coś takiego. Drugi tutaj taki bardziej jest kolorowy. No widzę, że już niektórzy, że tak powiem, sobie już pokoje wybrali. No to dobra, ty bierzesz sobie ten. Proszę bardzo. Ty sobie bierzesz już ten. Proszę bardzo. O, ty ten sobie wziąłeś? Okej, okay, niektóre mają osobne łazienki, a inne nie. Także przykro mi. Proszę bardzo, tutaj taka łazieneczka i tutaj taki pokój żółto-granatowy. No dobra, skoro oni już tu są, no to niech będzie, nie? Nie wszystkie pokoje mają podwójne łóżka, tak. Bo nie zrobiłam aż tylu pokoi. Tutaj jest taki właśnie bardziej taki, nie wiem, w takim stylu jungle czy coś takiego. Tak, więc ty już jesteś tu, więc proszę bardzo, proszę, to jest jedno łóżko dla ciebie, tutaj jest kolejna łazienka, oczywiście będziemy potrzebować dużo łazienek i tu jest taki różowy, tak jest, może nie jest idealny dla facetów, no ale niech już będzie, tak? I tutaj taka kolejna łazieneczka. Proszę bardzo. O, takim trochę.
I tutaj jest kolejny hall, właśnie w takim pastelowym stylu. Takim dosyć słodkim. Powiem wam, że ciężko było to budować, bo musiałam, że tak powiem, tyle powymyślać. I ten dom jest w ogóle bez modów. Bez modów. Dla mnie to było naprawdę wyzwanie. Tak jest. Tutaj proszę, taki pierwszy, taki drugi salonik, gdzie też można sobie czytać i w ogóle. A sama góra jest przeznaczona dla naszej singielki. Tak jest. Tu mamy, proszę bardzo, jej sypialnię w takich różowych, też pastelowych kolorach. No, dosyć taka słodka. Tutaj ma kominek i sobie też może czytać i w ogóle spać, przyglądać się w lustrze. Tutaj toaleta właśnie, proszę bardzo, też taka dosyć jasna. Tutaj ma biuro, też w takich niebieskich, pastelowych odcieniach. Słodko i niewinnie. I tutaj jest hall, proszę bardzo, też w miętowych takich kolorach. Ja próbowałam te wszystkie hole utrzymać w jednej stylizacji, tylko one są właśnie takie spójne ze sobą, oprócz tego chyba, bo ten jest taki bardzo ciemny. No ale mniejsza o to, nie? I tu mamy właśnie, że tak powiem, miejsce, gdzie możemy robić zdjęcia. I ja mam zamiar właśnie zrobić każdemu panu zdjęcie i zawiesić je o tu, na, że tak powiem, ścianie sławy. I gdy jeden kandydat właśnie opuści nasz program, to będziemy usuwać to zdjęcie. O, proszę. Właśnie, niedociągnięcia to już widzę. O. I ja naszej Noel ustawię skillę, żeby miała fotografowanie na 10 i zrobimy za chwilę zdjęcia naszym panom. Okidoki, każę właśnie tutaj im wszystkim tutaj przyjść. Tak jest, bo musimy, że tak powiem, zrobić te zdjęcia. Jeśli ta interakcja podbije wszystko, no to będzie lipa, taka trochę. W ogóle czy my się już ze wszystkimi znamy? Tak, znamy się. Okej, i jest na równi wszystko. No dobra. Ale póki oni przyjdą tutaj, to minie trochę, bo ten dom naprawdę jest wielki. Ale jak widać, wszyscy sobie właśnie przychodzą. Temu chce się siku. Tak jest. I ja im chyba włączę wolną wolę. A nie, ona jest włączona. Dobra. Żeby oni mogli robić co chcą. No ale ty idziesz? Idziesz, dobra. Tutaj wszyscy w ogóle. Wszyscy się zebrali. Ale ty chcesz pipi, no przykro mi. Ale musisz zrobić zdjęcie. Dobra, niech on będzie pierwszy, bo chce mu się siku. I potem sobie pójdzie, że tak powiem. Mam nadzieję, że będą dobre jakości te zdjęcia. No, tak się poznamy. O! Jakie ładne i w ogóle duże, tak, duże, ale ja chcę, żeby to było w tym. A, proszę, o, tak, proszę bardzo, nasz przystojny cowboy. Tak, czy to trochę tak bliżej. Okej, okay. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i wybierzemy najlepsze. Dobra, i możesz iść siku. Pozwalam ci. Tak jest. Noel, następny pan, proszę. W kolejce Ashley. Tak. Dobra. Niech będzie. Też. Kurde, jakie pozy. Dobra. Naprawdę chcesz taką pozę? A nie mogę zmienić? No dobra, no niech będzie, no. Tak sobie wybrali. Ja nie mam nic do tego. O. Dobra.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Elegancko. Następny, proszę. Ten był David. Proszę bardzo. To im podbija tą relację? Nie. Dobrze. No proszę pana, niech pan zejdzie. Niech pan zejdzie. Proszę iść sobie gdzieś tu. O. Coś się zacięło, więc zrobimy jeszcze raz. Zdjęcie Davidowi. Proszę. O. A ty sobie tańczysz normalnie na legalu. A ty dlaczego jesteś taki smutny? Nie, ty nie możesz być smutny. O nie. Nie. O matko, nie, ja nie chcę, żebyś był taki smutny na tym zdjęciu. Ja nie mogę zrobić. Nie, musi być ładnie, facet. Co ty robisz? No uśmiechnij się, no będziesz na ścianie sławy. O, proszę. I tak jest o wiele lepiej. Ja nie wiem. Boże, czy tu da się radę tak jak z tym zwykłym aparatem? Chyba nie, ale dobra, niech będzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okidoki. Następny pan, Freddy, niech będzie. Okej. Okay. Aha. Bo on tu stoi, to ty nie możesz. Dobra, chodź tu. I Noel, zrób jeszcze raz. Proszę bardzo. Takie powitanie z sesją zdjęciową. Elegancko, nie? Proszę. O, proszę, ten to umie się ustawić. No, wiadomo. I to jest to. Rock and roll. Się żyje, nie? Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jestem ciekawa, kto wygra, nie? Boże, ty też chcesz iść, siku? No nie, no, idź tu. Dobra. Zaraz zrobisz wszystkim zdjęcia. Tylko proszę cię, nie posikaj się. Dobra, Kyle, niech idzie. Następny w kolejce. Oh my god, dużo tego. Dużo. O, ten też tak się ustawił. No dobra, no niech będzie. Skoro tak właśnie chce. Na szczęście nie jest smutny. Tak jak David. Proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. No... Ty musisz iść. Tak. Proszę. Proszę bardzo. I tutaj następny pan, Nathan. Dziękuję. Czy się zgodził pan na sesję zdjęciową? O, proszę! Zamyślony. Tak jest. To jest to. Dobra, lecimy. Może dalej trochę. No, proszę bardzo, taki koci wzrok, tak jest, dobra. I ostatni, o już, jakieś barabara się ten, ale nie ma, w tym programie nie ma, o ile się nie zachce, dobra. I ostatni pan, Tanakaj, tak mi się wydaje, Tanaka, tak, Valentine, na dodatek to nazwisko, no. Tematycznie. No i elegancko, proszę bardzo. Tutaj, tak. O, proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziękuję. Dziękuję, że pan zapozował. A teraz to ja muszę iść do toalety. Gdzie jest ta toaleta? Gdzie? O, tutaj korzystasz z mojej toalety. No dobra, pozwalam ci. Ale tutaj gdzieś też powinna być toaleta. O, jest, dobra, jest. Idź szybko do toalety. Czy my się wszyscy znamy? Znamy, bo mieszkamy razem. Także dobra. Wszyscy chcą do toalety nagle. Może nam kucharz coś, że tak powiem, na dzień dobry ugotuje, bo w końcu, bo tu mamy tą kuchnię, więc wiecie. Niech on się, że tak powiem, czymś wykaże. Dobra, ale on ma na jednym poziomie.
No dobra, dobra. Powiedzmy, że on dopiero zaczyna. Dobra, klasyczne mac and cheese dla ósemki. Kurczę, gdzie są wszyscy tutaj? Ja po prostu... Dobra, wszyscy chcą pipi. Tak jest. A następnego dnia pójdziemy sobie, że tak powiem, do klubu, a na razie to, że tak powiem, ze wszystkimi się zaprzyjaźnimy. Ty też gotujesz? No dobra, no niech będzie. Wy się zapoznajecie i ty też chcesz do toalety. Och, jak fajnie, że mamy tyle toalet. No, ty też? Ja nie mogę, wszyscy nagle... Toaletowe szaleństwo. No ale dobra. Danaka, idź tu. Ty gotujesz. Tak jest. I ja postanowiłam, że w każdym odcinku, znaczy... Tak, w każdym odcinku Noel będzie miała po 3 interakcje z każdym. Mała gadka, small talk, mała gadka, poznaj i zapytaj o hobby. Dzisiaj będzie, nie o hobby, o kolor, tak. Dzisiaj będzie o kolor. Ty sobie coś tam, że tak powiem, aha, oglądasz. No dobra, zaczniemy od Davida. Boże, ja już zaczynam... że tak powiem, już zapamiętawać imienia. Dobra. Gdzie to jest? Nie mam jeszcze. A nie, to tamto to było chyba we flirciarskich. Dobra, no to poznaj. Dobra, poznaj. Wy sobie oglądacie telewizję, też sobie gadacie. Ten jakiś zły jest? No nie wiem. Noel, co ty robisz? Miałaś przecież z nim pogadać. Proszę bardzo, poznaj tego pana. Proszę bardzo, czy on w ogóle ugotował? A nie, bo on miał gotować, ale tamten go ten. O nie, straszne. No, dobra. I tutaj, no dobra, pogadaj. No dobra, niech będzie. Niech sobie pogadają tutaj w kuchni. Simów, których brałam z galerii, nie przerabiałam. Nie dodawałam skina, oczy. Chyba niektórym właśnie zmieniałam jakąś fryzurę, dodawałam z modów, ale tak to w ogóle ich nie zmieniałam. To tam panowie się przywitali. No dobra. Ty miałeś nam ugotować. Tak, miałeś się pochwalić czymś. Dobra. Miałeś zrobić klasyczny mac and cheese. Więc proszę bardzo, tutaj tego pana trzeba poznać, który jest chyba zły. Dobra. Gdzie tu jest? Proszę bardzo, poznaj. I tutaj tego pana też poznaj. Nie ma żadnych flirtów. Nie ma. Tak, wszystkich musimy poznać. Proszę bardzo. Coś tam robisz? Robisz. No dobra, tego pana poznałaś. O, już się kłócą! Już się kłócą. Także elegancko. Elegancko. Nie lubisz fitnessu. Dobra, jeszcze tego pana. Proszę bardzo, to jest Jaden. Proszę bardzo tutaj poznać. Tak jest. Wszystkich trzeba poznać. Wszyscy idą do kuchni. Tak jest. Bardzo się cieszę, bo już myślałam, że będę musiała za nimi ganiać. A tutaj wszyscy w grupie chcą zapytać ten i w ogóle. Okej. Aha. Wszyscy się ustawili. A, bo oni mają wolną wolę. No tak. Włączoną. Ale to spoko, myślę. Myślę, że będzie bardzo spoko. Tak. I tutaj miałeś zawołać wszystkich. Musisz poznać ich wszystkich. I dobra, zawołaj na posiłek wszystkich. Tak jest. Ja nie będę sprawdzać tego, że tak powiem. Nie będę tego sprawdzać.
czy mają jakiś już wskaźnik i w ogóle. No, zjedzmy wszyscy. Tu mamy piękną jadalnię, proszę bardzo. A ty sobie wziąłeś drugi raz? No to nieźle. Zobaczymy, kto będzie bez jedzenia. Czy ktoś tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A kogoś tu nie ma. A on poszedł spać? Nie, ty musisz chodź tu. Musisz zjeść. Tak, musisz zjeść. I musimy też cię poznać. No tak, no bo cię nie poznaliśmy. Dobra. Proszę zainteresowania. Albo hobby. No nie. A gdzie jest to? Zapytaj się o ulubiony kolor. O kurczę. Chyba nie ma jeszcze. Dobra, a te? No nie. No nie, no proszę. Proszę, proszę. A dobra, jeszcze tutaj mamy tego. Proszę bardzo. My to mieliśmy tutaj. Gadka naborych. Poznaj. Dobra, poznaj. O, proszę, ten nam sprząta. Chociaż my mamy pana do sprzątania. Ale okej. Okay. I jeszcze jedna. Może zapytaj o dzień. Ale nie, ja chcę... O. O zainteresowaniach, proszę. Proszę tutaj też... No nie ma. Też zainteresowania. Ja chcę poznać. I zainteresowania. Ja na razie z nimi nie będę robić romantycznych interakcji. Jeśli któryś będzie miał, że tak powiem, na najwyższym poziomie, to wtedy. Tak, to wtedy tak. Zobaczymy. Albo jak sami sobie wspomną o wszystkim. Tak, i tutaj. Z kim jeszcze nie zrobiłam? Ze wszystkimi chyba dałam. A ten pan? Ten pan. Jeszcze z nim nie zrobiłam, więc trzeba zrobić. Proszę, proszę spytać tego pana o zainteresowania, a potem możecie sobie robić, co chcecie. No, zapytaj go. Tak, dziękuję. Dobra, możecie sobie robić, co chcecie. Możecie iść spać, na przykład, bo ty chciałeś iść spać. No ty też możesz, ty śpisz już. Jeszcze z tym musimy zrobić zainteresowania. Ty też śpisz. Dobra, ty też możesz iść spać. To chodźmy wszyscy spać, tak. I widzimy się w następnym dniu. Freddy chyba woli spać na kanapie niż w swoim łóżku. No ale dobra. Idź facet do łóżka. W jacuzzi! Tobie wszystko jedno widzę. Ale dobra, idź sobie spać tu. No nie, to jest chyba twoje łóżko. Tak, idź, śpi tutaj. Elegancko. Tutaj oni śpią. No ci zaklepali sobie podwójne łóżka, więc co ja mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić. A ty? Ty śpisz w jacuzzi? Nie, idź spać tu. Macie sypialnie aż 7. Nie, tu jest 8 sypialni. Tak, bo jeszcze Noel śpi sobie. No i następny dzień to będzie impreza w klubie. Co ty tutaj przychodzisz do niego i podglądasz? On update'ował swojego Instagramka. O, proszę, ma 12 followersów dopiero. Może zamówimy coś do jedzenia u naszego pana. Tylko ja nie wiem, gdzie on jest. U naszego pana do jedzenia, znaczy kamerdynera. Kurczę, ten dom jest taki wielki, jak ja go znaję. O, tu jest, proszę bardzo. Proszę nam ugotować, bo ten jeszcze śpi. Dobra, ugotuj party. Jakieś fajne jedzonko. Ty się obudziłeś, a ty co robisz? Przepraszam, kubek niesiesz. Zaraz będziemy mieli, że tak powiem. Amciu, amciu. Ty co oglądasz TV? Bo miałeś coś zamówić do jedzenia. A, dobra, pan już idzie. Okej, okay. Jeszcze śpią?
Tak, jeszcze muszę z nim odbębnić, że tam o zainteresowaniach. Noel, wstawaj, musisz porozmawiać z tym panem. Wszyscy w samych gaciach. Tak. A nie, Poznaj, to było Poznaj, tak. Nie, zainteresowania. Tak, zainteresowania. Dobra, to wtedy było Poznaj. Okej, okay, ty chcesz siku. Więc jak wstaniesz, który twój pokój jest? Ten. I gdzie jest jakaś toaleta? Muszę się nauczyć. Tak, dobra. Wszystkich ogarnę i potem robimy imprezkę w klubie. Oni tutaj sobie robią normalnie piżama party, a ona biedna sama sobie siedzi. No i jak ona ma wybrać kandydata na męża, jak oni między sobą gadają? O, Nathan przyszedł. Czy będzie z nami rozmawiał? Zobaczymy. Ja na razie nic nie klikam. Chociaż miałam dać, że widzimy się w klubie dopiero, ale okej. Okay. Niech oni sobie ten... Czego ty się, dziewczyno, boisz? Nie wiem. Ale minusy już gdzieś poleciały? I ja nie wiem gdzie, ale ty chodź tu. Bo z tobą musimy to odbębnić. Bo ciągle gdzieś znikasz i w ogóle wy sobie gadacie i ten teges. No. A ty z nim gadasz? No dobra, to sobie gadaj, ja tam nie wnikam. Ja nie wiem, co tu się dzieje, ale ta Naka nas prześladuje, nie? Nie! Boże. Oh my god. Co ty robisz? On chce siku. Tak, on... Nie, ty zrobiłeś, ale który to jest? To jest on. On chce siku, chodź. O! To Noel lubi tosty z serem? Nie, to jest grillowany ten ser właśnie. Okej. Okay. To my idziemy się szykować może. Może pograjmy sobie na pianinie. Tak. Postanowiłam jednak zakończyć ten odcineczek, bo myślę, że wyjdzie dosyć długi. I w następnym zrobimy sobie imprezkę. Tak jest. Taką wielką, zapoznawczą. I w ogóle mam nadzieję, że się wam ten odcineczek podobał i jesteście zainteresowani tym wyzwaniem tak samo jak ja. Dajcie znać w komentarzu, jak myślicie, który sim jest mojego autorstwa i który w ogóle wam się najbardziej podoba. Ten dom będzie udostępniony dla was niedługo w galerii, także... Dziękuję wam bardzo za uwagę, poproszę też o lajka i suba, będzie mi bardzo miło na serduszku, a ja się żegnam już z wami. Do usłyszonka w następnym. Bye, bye!